Słuchasz podcastu Instytutu Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego. W naszym podcaście mówimy o historii w sposób nieoczywisty, często odsłaniając mało znane fragmenty ważnych wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata. W dzisiejszym odcinku usłyszymy dr Karolinę Wojtasik, specjalistkę w dziedzinie bezpieczeństwa i terroryzmu, współpracującą z siłami specjalnymi, wykładającą także na Uniwersytecie Śląskim, która opowie nam, co trzeba wiedzieć o serii zamachów z 11 września 2001 roku. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania naszej ekspertki. Września 2001 roku zatrzymał się świat, bo oto cztery pasażerskie samoloty zostały użyte do tego, by zadać Stanom Zjednoczonym cios tam, gdzie boli najbardziej, czyli w symbole ich potęgi gospodarczej i militarnej. Dwa samoloty uderzyły w World Trade Center, kolejny w Pentagon. Celem czwartego samolotu był Biały Dom lub Capitol. W tym podcaście skoncentruję się na fakcie, że rzeczywista liczba ofiar ataku na World Trade Center nie wynosi 3000 osób, jak podają źródła, ale blisko 7000. I mimo, że od wydarzenia minęło ponad 20 lat, ta liczba wciąż rośnie. 11 września 2001 roku samolot linii American Airlines uderzył w północną wieżę World Trade Center o godzinie 8:46 rano. Około 17 minut później, o 9:02, drugi samolot linii United Airlines uderzył w południową wieżę World Trade Center. Konstrukcje obu 110-piętrowych budynków nie wytrzymały i wieżowce zawaliły się. Wieża północna o 10:28, wieża południowa o 9:59. W aktach ratunkowych po zamachu na World Trade Center w 2001 roku brało udział ponad 91 tysięcy osób. W samej akcji ratowniczej zginęło 412 osób, które były pracownikami służb ratowniczych. Wśród nich było 343 strażaków, oprócz tego funkcjonariusze policji, sanitariusze i oczywiście ratownicy medyczni. Okazuje się jednak, że liczba 412 nie zamyka liczby osób, które wtedy zginęły, ratując ludzkie życie. Ponieważ ataki z World Trade Center wciąż zbierają krwawe żniwo. Do tej pory zmarło prawie 3,5 tysiąca osób biorących udział w akcjach ratunkowych 11 września, a wielu kolejnych cierpi na bardzo poważne problemy zdrowotne. Skąd o tym wiemy? Przede wszystkim ich zdrowie jest monitorowane, bo blisko 80 tysięcy z nich zapisało się do World Trade Center Health Program, czyli programu opieki zdrowotnej World Trade Center. Profesor Erin Smith, czyli ekspertka w zakresie reagowania na katastrofy i sytuacje kryzysowe oraz jej zespół z Australijskiego Uniwersytetu przeanalizowali wyniki badania stanu zdrowia osób, które właśnie brały udział w akcji ratowniczej po tym ataku. I okazuje się, że po 20 latach wielu z nich cierpi na poważne problemy zdrowotne. W ciągu ostatnich 20 lat zmarły 3439 osób, które brały udział w akcji ratowniczej. Najczęstszą przyczyną zgonów były choroby układu oddechowego i trawiennego, 34% w sumie, rak 30% oraz problemy ze zdrowiem psychicznym, 15%. Dodatkowo 36 tysięcy, czyli 45% uczestników tego programu, cierpi na choroby układu oddechowego. 16% na nowotwory, kolejne 16% na choroby psychiczne. Jak pokazują badania, w ciągu ostatnich 5 lat występowanie nowotworów wśród osób biorących udział w akcji ratowniczej 11 września wzrosło o 185%. Najczęstszym z nich była białaczka. Powszechny jest także rak prostaty, którego zachorowalność w tej grupie w ciągu 5 lat zwiększyła się o 181%. Ale co to ma wspólnego z zamachami z 11 września?
którzy wtedy ratowali życie, narażeni byli na toksyczną mieszankę pyłu, kurzu i chemikaliów w Ground Zero. I istnieje znane, udowodnione powiązanie pomiędzy ekspozycją na benzen i ostrą białaczką szpikową. Natomiast benzen jest obecny w paliwie lotniczym, na którego działanie narażone były osoby w miejscu ataku. Pozwolę sobie teraz przeczytać fragment z badań dr Smith. Wdychanie toksycznego pyłu na miejscu ataku na World Trade Center mogło spowodować kaskadę reakcji w komórkach zwiększających liczbę prozapalnych limfocytów T. Nasilone zapalenie może w końcu prowadzić do raka prostaty. Naukowcy oczekują także wzrostu zachorowań na nowotwory spowodowane ekspozycją na azbest. I co przerażające, tego typu nowotwory rozwijają się w czasie od 20 do 50 lat. Jednocześnie od 15 do 20% uczestników akcji ratowniczej cierpi na PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego. To jest około 4 razy więcej niż wynosi odsetek osób z tą przypadłością w ogólnej populacji. W grupie ratowników ten problem się nasila, podczas gdy ogólnie w społeczeństwie maleje. I udział w akcji po 11 września powoduje zarówno fizyczne, jak i psychiczne skutki. I prawdopodobnie ratownicy nadal zapadają na powodowane tym wydarzeniem choroby, podkreśla w swoich publikacjach dr Smith. Ataki na wieżę World Trade Center, Pentagon i nieudany atak na czwartą lokalizację najczęściej rozpatruje się w kategoriach wielkiej polityki. Czasem wspomina się o traumie społeczeństwa amerykańskiego i bohaterstwie nowojorskich strażaków. Bardzo rzadko zamach rozpatruje się w kategorii tragedii pojedynczych osób. Dlaczego? Bo to najtrudniejsze, bo to wymaga bardzo niewygodnych refleksji. Bo uświadomienie sobie, że w zamachu terrorystycznym mogliby zginąć nasi bliscy, ba, mógłby zginąć każdy z nas, jest trudne. O tej tragedii czasem po prostu łatwiej powiedzieć w kategoriach zbiorowych, na zasadzie ofiary 11 września, pracownicy Pentagonu, pasażerowie porwanych samolotów, niż nazwać po imieniu konkretnych ludzi, którzy po prostu przyszli do pracy, nie ryzykowali życia, jak co rano chcieli zająć się swoją pracą i to było ich jedyną winą, jeśli w ogóle można mówić o kategorii winy. Oczywiście nie można. I to jest bardzo niewygodna myśl, że mogłoby nas spotkać coś podobnego. I niestety w tym tkwi siła terroryzmu. Bardzo trudno jest mówić o jednostkowym charakterze tej tragedii, bo bardzo trudno wybrać bohatera takiej opowieści. Dlatego w tym podcaście opowiem o zdjęciu, które wzbudziło ogromne kontrowersje. Podzieliło ludzi na dwa skrajne obozy, a według mnie najlepiej właśnie pokazuje ogrom tej tragedii. 12 września 2001 roku, czyli dzień po zamachach, ukazało się zdjęcie zatytułowane The Falling Man. Ukazało się w The New York Times, a następnie w setkach innych gazet w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Zdjęcie zostało zrobione dzień wcześniej. Przypominam, że wieża północna runęła o 10:28, południowa o 9:59. Godzina. Dokładnie tyle czasu mieli ci, którzy przeżyli uderzenie samolotu w budynek, na opuszczenie wieżowca. Oczywiście wielu się to nie udało, bo pożar uwięził ich w biurach lub nie byli w stanie przedostać się do klatek schodowych poniżej. I niestety wielu z nich zdecydowało się na desperacki krok.
Kilka osób skakało z improwizowanymi spadochronami z koców, obrusów czy jakichś płacht materiału, które oczywiście w konfrontacji z prędkością i ciśnieniem okazywały się bezużyteczne. Ale większość po prostu skoczyła. Szacuje się, że w ten sposób życie zakończyło około 200 osób pracujących w wieżach World Trade Center. The New York Times, powołując się na bezpośrednie relacje swoich reporterów, szacował, że tzw. skoczków było 50. USA Today, którego dziennikarze przeanalizowali relacje naocznych świadków i dowody kryminalistyczne, doszli do wniosku, że co najmniej 200 osób zginęło skacząc. Z tego wynika, że od 7 do 8% osób, które zginęły w Nowym Jorku 11 września 2001 roku, zginęło wyskakując z budynków World Trade Center, przede wszystkim z Wieży Północnej. Autorem cyklu fotografii pokazujących tzw. skoczków był Richard Drew. To wtedy był 54-letni dziennikarz, pracujący w tamtym czasie dla agencji Associated Press. Co ciekawe, w 1948 roku on był świadkiem zabójstwa senatora Roberta, czyli Bobby'ego Kennedy'ego. I w momencie zabójstwa on szedł dosłownie za Kennedy'im i został ochlapany krwią mężczyzny, gdy padł strzał. I wiele lat później wypominano mu, że zrobił wtedy zdjęcia, mimo iż żona Kennedy'ego błagała reporterów, żeby odłożyli aparaty. 11 września 2001 roku Richard Dew pracował przy pokazie mody ciążowej, gdy dostał informację, że pierwszy z samolotów uderzył w północną wieżę World Trade Center. Więc zapakował sprzęt i pojechał metrem w pobliże zaatakowanego kompleksu budynków. O dziwo, metro działało. Następnie przedarł się w okolice, gdzie były już służby ratunkowe i wtedy właśnie zauważył osoby wyskakujące z budynków i rozpoczął fotografowanie. Za pomocą obiektywu wyszukiwał spadające postacie i podążając torem ich lotu robił od 9 do 12 ujęć. Sfotografował w ten sposób od 10 do 15 osób. Po zawaleniu się wieży północnej opuścił miejsce wydarzeń, pojechał do redakcji, zgrał materiał na dysk. Dzień później na 7 stronie The New York Times ukazało się słynne zdjęcie. Warto mieć świadomość, że w ciągu lotu, który trwał kilkanaście sekund, ciało mężczyzny ze zdjęcia dokładnie przez moment było w takiej właśnie symetrycznej pozycji. I to zdjęcie zostało wybrane spośród kilkunastu, może kilkudziesięciu, no właśnie ze względu na osobliwą symetrię postaci. Widziałam wiele zdjęć osób, które wyskoczyły z wież i najczęściej one nie wyglądają tak doniośle. W ich sylwetkach widać rozpacz, desperackie próby walki z grawitacją. Najczęściej mają rozłożone ręce i wyglądają absolutnie przerażająco. To zdjęcie jest inne. Ciało mężczyzny jest idealnie symetryczne i za taką symetrię na zawodach gimnastycznych czy w rywalizacji polegającej na oddawaniu idealnych skoków do wody dostaje się medale. Bohater tego zdjęcia został unieśmiertelniony, ale nikt go nie pytał o zdanie. Zdjęcie wywołało skrajne emocje na całym świecie. Do wielu redakcji napłynęły potem listy, telefony, wiadomości z wyrazami oburzenia. Krytycy zarzucali fotografii i jej autorowi drastyczność, przekroczenie granic intymności i brak poszanowania dla ofiar ataków, a przede wszystkim ich rodzin. Moment śmierci należy do najbardziej intymnych momentów. Narodziny, śmierć, czy ten moment, kiedy dwoje ludzi łączy się w akcie miłosnym, to są najbardziej osobiste, intymne wydarzenia, które powinny należeć tylko do nich. I właśnie ostrze krytyki wielu autorów dotyczyło faktu, że ten moment desperacji, rozpaczy, przerażenia został wykorzystany, że temu człowiekowi odmówiono prywatności w tak przerażającym momencie. Może nie miałby nic przeciwko, ale tego nie wiemy. Zdjęcia i filmy pokazujące tzw. skoczków zostały uznane za zbyt kontrowersyjne i amerykańska telewizja przestała je pokazywać. I kolejna ważna kwestia dotyczy identyfikacji bohatera tego zdjęcia. Krótko po tym, jak fotografia stała się sławna, reporter Peter Cheney
to był dziennikarz gazety The Globe and Mail, dostał dziennikarskie zadanie zidentyfikowania postaci na zdjęciu. Od początku przypuszczano, że to ktoś z 106 bądź 107 piętra wieży północnej, gdzie mieściła się restauracja Windows on the World. I według USA Today to właśnie z tamtego miejsca skoczyło najwięcej spośród tych, którzy zdecydowali się na ten desperacki krok. Początkowo uznano, że to Norberto Hernandez, który był właśnie zatrudniony w tej restauracji. Dalsza rodzina rozpoznała go na fotografiach, najbliższa rodzina nawet nie chciała tych fotografii widzieć i trochę się im nie dziwię, bo Peter Cheney, niezrażony wcześniejszymi odmowami, nie uszanował spokoju rodziny i przyszedł z tymi zdjęciami na pogrzeb Hernandeza. Bliscy tego człowieka byli zawstydzeni i przerażeni całą sytuacją. Nie chcieli zainteresowania mediów, obcych ludzi, ani tym bardziej nie chcieli oglądać zdjęć, które mogłyby pokazywać go w takiej chwili. Jakiś czas później żona i córka stwierdziły, że mężczyzna ze zdjęcia to nie jest ich mąż i ojciec. Wiele osób twierdziło później, że na zdjęciu jest ich krewny. Dzisiaj przyjmuje się, że na słynnym zdjęciu jest Jonathan Bailey, choć nie ma na to 100% dowodów. Ataki na World Trade Center i Pentagon to wydarzenie bez precedensu. Wydarzenie, które zmieniło historię. Można powiedzieć, że dzisiaj świat się dzieli na okres sprzed 11 września i po. Na pewno świat wielu z nas. Warto mieć świadomość tego, że trudno jest rozpatrywać z dzisiejszej perspektywy tragedię związaną z atakami na World Trade Center. Mówiłam o kwestii komplikacji zdrowotnych, ratowników, osób pomagających w akcji ratowniczej. Te liczby przerażają. Wspomniałam także o tragediach poszczególnych ludzi. Skoncentrowałam się akurat na tych uchwyconych przez nowojorskiego dziennikarza, ale tych tragedii były tysiące, jeśli nie setki tysięcy, bo praktycznie każdy Amerykanin miał kogoś znajomego, bliskiego, bądź znał kogoś, kto w jakiś sposób był powiązany z tamtą tragedią, a jeżeli nie, to potem wyjechał do Iraku bądź do Afganistanu, ponieważ to wydarzenie rozpętało szereg konsekwencji. Przede wszystkim Patriot Act i wojnę z terrorem, której skutki tak naprawdę odczuwamy wszyscy do dzisiaj. Dziękuję. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Odwiedź także naszą stronę internetową www.instytutkorfantego.pl oraz nasz profil na Facebooku. Do usłyszenia. Thank you.